zostawiłem GoPro. Go tutaj szukamy w tej trawie, ale oczywiście efekt jest mizerny. Zastanawiam się, co mi Pan Jezus przez to chce powiedzieć. No, ale przyjmuję, chociaż wierzę, że się jeszcze kiedyś znajdzie. Gdybyś się kiedyś zastanawiał, czy Bóg jest dobry, to Ci powiem tak. To moje GoPro. Leżało pod szafą. Chwała Panu. Na klepisku. Na klepisku. Jak tam, Emi, ciepła woda? Może być? Bóg jest dobry, co? No, dzisiaj wielki dzień. Wielki dzień, słuchajcie, dla mnie, bo myśliwym wprawdzie już jestem, ale na razie oficjalnie jeszcze bez koła. A dzisiaj to ma się zmienić, także jeszcze nie chwalę dnia przed zachodem słońca, bo zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale dalej cieszę się. Dzisiaj wielki dzień. Pogoda super, jak to mówi nam mój kolega, pogoda dzicza. Wiatru nie ma za bardzo, delikatny, pięknie pada deszcz. No, zapowiada się fajnie. Siedzę sobie, słuchajcie, na ambonce, na której nagrałem w zasadzie mój pierwszy taki myśliwski film, kiedy byliśmy tutaj razem z synem jakiś czas temu, no już to pewnie będzie ponad rok. Świeżutko po zakupie pierwszego Nocto, czyli Parda. No i uciekł nam tam nam uciekł przechera. Jest jeszcze godzina zbyt wczesna, żeby w ogóle się przymierzać tutaj do jakiegokolwiek strzelania, bo dzisiaj mam ze sobą celownik elektroniczny, czyli Alpexa. Alpexa można używać dopiero w nocy, co też jest dziwne w naszym prawie, no ale takie jest. Więc jestem, aczkolwiek polować na razie i tak strzelać nie będę. Patrzę sobie na okolice. Patrzę, czy cośkolwiek się w ogóle tutaj rusza. Na razie nie rusza się nic. Ale słuchajcie, fajny dzień dzisiaj dla mnie. Bardzo ważny, bo jestem przyjęty do koła. Jestem pełnoprawnym członkiem koła. Jestem po pierwszym walnym zgromadzeniu. Trochę inaczej sobie je wyobrażałem. No, ale było jakie było. I tyle. Bo umawialiśmy się tam na różne spotkania, na różne wypady. No i tak. Także mam, słuchajcie, do zachodu słońca jeszcze chyba z 2 godziny. I tak sobie myślę, że chyba pójdę się na tą łąkę położę i trochę poopalam. No. Oto i tłumik. Po rozłożeniu. A teraz szybko go złożymy. Szkoda, że tak to jest skonstruowane, jeśli chodzi o kwestie prawne.
że nie można z tego strzelać zawsze i wszędzie, bo uważam, że no to jest po prostu dobre, dobre dla uszu, dla otoczenia, dla wszystkich. Zanim były dwie luchy, masa maluchów. Nie wiem, ile tych maluchów później przeliczę, bo oczywiście nagrałem. I słuchajcie, dwa się jakby zgubiły, odłączyły. I tutaj kursowały w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Z dobre pół godziny je obserwowałem. Nie mogły trafić, bo cała ferajna, cała lucha poszła tam. A one biedne chodziły z prawo na lewo i szukały całej reszty. Super widok, naprawdę. Najpierw obserwowałem tego koziołka, który tutaj po tych haszczach chodził. No i nagle patrzę, a to mi coś wyskoczyło z tamtych krzaków. No także piękna watacha, super, super. W ogóle świetnie się to nagrało. Ułożyły się w ogóle w tej trawie, tutaj pod samiusieńką amboną. Także to strzał idealny, ale w trawie ciężko było ocenić. O, widzę te dwa maluchy, słuchajcie, jak tam zasuwają. Są 300 metrów ode mnie. Postaram się to pokazać. Położyły się te lochy w tej trawie pod samiusieńką amboną. Słuchajcie, tak jakby chciały odpocząć. Tam się jeszcze coś w tych krzakach kręci. Nie, jednak nic nie było. No i dopiero później dostały wiatru. Wyraźnie to widać, nie wiem, czy to się nagrało. I wyszły tutaj na tą skoszoną łąkę i widać było, że ta większa ma bardzo mocno wyciągnięte sutki, a ta mniejsza, nie wiem, moim zdaniem to też była locha. Także super przeżycie. Kończę dziś wcześniej. Jest koło 12. Jestem mega zadowolony z tych zdjęć. Super kozioł ekstra. No i te lochy. Piękne, piękne pasiaki. Fajna historia. Wiecie co? Bardzo wam chciałem podziękować za te wszystkie lajki i za te takie bardzo dobre, ciepłe słowa, które napisaliście w komentarzach do tego poprzedniego filmu. Mega się cieszę, że się wam podoba i no i wiadomo, to daje w ogóle taką, naprawdę to daje zachętę do
jestem już na pełny etat w tym kole. Dzisiaj był wielki dzień dla mnie. Ja jestem zadowolony. Nasz Bóg. Trzymajcie się. Dzięki jeszcze raz. Słuchajcie, jest godzina 23:30. No i wyrwałem się na taki nocny wypad. Pogoda wydaje mi się fajna, bo krąży burza tutaj dookoła. Jak widać, tu padało. Jestem niedaleko łowiska. Wjeżdżamy właśnie do Puszczy Bolimowskiej. Jest tutaj, już pewnie o tym mówiłem, ale bardzo duża populacja Daniela. Często jak w nocy wracam z polowania, no to słuchajcie, tabuny po prostu, całe chmary, o może tak lepiej, całe chmary tych danieli tutaj widuję. No jest to niebezpieczne, ogólnie czają się w tym rowie, właściwie to w obu, i po prawej i po lewej stronie. No bardzo często je widzę tutaj na tym odcinku, zaraz za tą górką powinny się zacząć pojawiać. No, była burza, więc być może teraz są w jakimś innym miejscu i na razie czekają. W każdym razie jest ich tutaj bardzo dużo i bardzo łatwo je spotkać. No i jest to wyjątkowo niebezpieczne miejsce właśnie w środku nocy, jadąc samochodem. A ja jadę na Ambonkę, posiedzę do wschodu słońca. Myślę, że tak mniej więcej to, no, godzinkę przed, no tak do trzeciej. Zobaczę, co tam w trawie piszczy. Tak jak mówię, no było upalnie sucho, teraz mocno popadało, więc jestem pełen optymizmu. Zresztą jak zwykle. No, sami widzicie, że nie strzelam za dużo. Chociaż zwierzynę zaczynam spotykać coraz częściej. Myślę, że to jest naprawdę połączone z doświadczeniami, jakie się zdobywa, wychodząc do łowiska. Na początku było z tym bardzo słabo, no a teraz coraz lepiej. Coraz lepiej, więc coraz więcej tej zwierzyny mogę zaobserwować. No i cóż, wierzę, tak samo jak i każdego dnia, że być może się pojawi jakiś ładny dziczek. Taki, który będzie się nadawał do pozyskania. Także dasz bur. Właśnie tu było widać przed chwilą ogon Daniela. Zwolnię trochę, być może zaraz zobaczymy kolejnego. Proszę bardzo, jeden stał tutaj. Nie wiem, czy było go widać. Po lewej stronie. Coś tam konsumował. Jestem na miejscu. Jest w pół do pierwszej. W pół do pierwszej. Także wychodzę z samochodu i zaczynamy.
ulice prowadzące trochę warchlaków, pasiaków. No i jeden przelatek, moim zdaniem samiec. I byłem już bardzo gotowy do tego, żeby strzelać. Nawet odbezpieczyłem broń. Ale wiatr się zmienił. Właśnie teraz zaczął wiać mi w twarz, a wcześniej wiał w plecy. No ale poszły dziki, przyszedł lis. No i jest lis, leż, mój pierwszy. Także cieszę się. Myślę, że tuż jeszcze do niego nie poszedłem. Czekam na świt.